Siemanko, witamy Was w pierwszym ćwierćfinale Scutti w Championship Park Junior, a zmierzą się w nim Wiktor Rymuza i Kuba Jaremko. Chłopaki, przypominam zasady, gramy fair play, nie zadajemy trików na murkach, rurkach, na flacie, żadnych crossfootów i tak dalej. Macie dwie próby na powtórzenie triku, last trick rebay i jeden rebay do wykorzystania na całą grę. Wszystko jasne? Dobra, to papier, kamień, nożyce, kto zaczyna? Okej, zaczyna Kuba, a my przenosimy się do studia komentatorskiego. Przywitamy się, ja jestem Dariusz Szpakowski, a z tej strony Włodzimierz Szaranowicz i zapraszam na ten pojedynek. Ja zadaję kickless rewind kickless na drewnianym jumpboxie. No i dobra, zaczyna tutaj teraz Slakej. Zakłada ochraniacz na zęby i robi kickless. Zobaczymy pierwszy triczek. No i pięknie sklejony. Pierwszy trik, pierwsza próba. Idealnie zaliczamy. Zobaczymy, czy w tym momencie Wiktor podoła i powtórzy ten triczek. No niestety nie tym razem. Troszeczkę ten rewind po pierwszym kicklessie nie wyszedł. Ale trzymamy kciuki i się nie poddajemy. Pamiętaj, Wiktor, jesteś super. Na jedno, bardzo blisko. Ciekawe, czy weźmie rebate'a. A to ja biorę rebate'a. No i zgadłem. W sensie zgadłem. Tak myślałem, że weźmie. Było naprawdę blisko. Do trzech razy próba. Teraz siedzi. Cały? To już był taki full send. I niestety. Ja przez... poproszę zbliżenie na moją reakcję. No i niestety już to był pierwszy set i mamy 1-0 dla Slakeya. Zadam buttercupa od drugiej strony na step-upie. Zobaczymy, czy teraz Wiktor tutaj skontratakuje i odegra się również literką. Lecimy na sekcję transferową. Transferowa? Lecimy na transfer! Jesteśmy już tutaj na sekcji transferowej. Wiktor teraz zadaje. Wiktor, co zadajesz? Buttercupa na tym step-upie, tak od drugiej strony. Spoko, mamy buttercupa teraz w planach. Sędziowie zarządzają sketchy ridu. Troszeczkę pięty przytarły o rampę, więc myślę, że da się wykonać to lepiej. Każdemu się zdarza. Jest git. Myślę, że było git. Jak dla mnie też git. Tak. Trik zaliczony. Slakier raz powtarza. Nie robię. Tym akcentem właśnie tutaj się teraz wynik wyrównał i mamy 1-1. Dobra, jesteśmy znów na sekcji parkowej i Slakier zadaje. Ja zadaję whip rewind, hill kickless whip na rezi. Prawie, na jedną. Bardzo bliziutko. Bardzo bliziutko. No i z powrotem zadaje Wiktor. Okej, to ja zadaję bar opo finger kicklessa. Na rezi. Bar. Opo finger kickless miał być. Ale bardzo, bardzo fajny pomysł na wykonanie tego triku. Robiłem kiedyś, jakbyście pytali. Tak, nikt właśnie nie pytał. Ja zadaję whip rewind kickless w quarter. Tak jak mówiłem, tak się stało. Tylko nie wiem, czy wylądował, bo nie widzimy stąd. Wyszło? Super, tam operator kamery potwierdził trik zaliczony, wykonany elegancko. Dobra, to ja biorę literę i zadaję jeszcze raz tego barfinger kicklessa. No i proszę Państwa, mamy 2-1. Barfinger kickless. Jak złapany, z slow-mo w ogóle na tego catcha, dosłownie z pół metra nad ziemią. Finger. Niestety, ale mam nadzieję, że Kuba wykorzysta swoją drugą próbę i sklei. No niestety. Że tak powiem, Kuba puścił w wozę fantazji. Ja zadaję jeszcze raz whip rewind, hill kickless, whip na rezi.
niestety, znowu na jedną. Zabrakło tak dosłownie pół sekundy lotu. Tak myślisz? Tak myślę, tak mi się wydaje. To ja zadaję Nothing Front Scooter Flipa do Whipa na kosmicie. Przyszła pora na kosmitę i Wiktor zadaje Nothinga do Whipa. No cóż za niefart. Od szczęścia dzieliły go milimetry. Zadaję Inward of Quarter. No i mamy Inwardzika od Slakeya. Musiał, ale pięknie wykonany, naprawdę to nie jest łatwy trik. Szczególnie w quarter. Oj, troszeczkę przeleciał do lewej strony. Myślę, że tutaj więcej pewności siebie w złapanie tego podestu i to jest szansa na sukces. Było naprawdę blisko, niestety Wiktor już nie ma rebate'a, więc jest wynik 3-2. Ja zadaję ponownie Nothing Front Scooter Flipa do Whipa na kosmicie. A jak tym razem siadło. Pięknie, dosłownie idealnie wykonany trik. Nie ma się do czego przyczepić. Jestem ciekaw, czy Slakej będzie w stanie to powtórzyć. No, chyba nie będzie. Ale mamy drugą próbę. Niestety, zawodnik przecenił swoje możliwości. Nogą chyba chciał przegonić gołębie na stadionie. Niestety wynik 3-3. Ex aequo, chłopaki tutaj lecą równym tempem. Lecimy na sekcję parkową. Ja zadaję whip rewind kickless double whip na drewnianym boksie. Pora teraz na secik Slakeya. Jesteśmy ciekawi, czy nabije czwartą literkę Wiktorowi. Bardzo ciekawe. Yo! Whip Rewind Kickless, dwa whipy? Dokładnie. Jezu, ja jestem naprawdę dobry w tych kicklessach. W sensie rozpoznaję każdy z nich, a to jest tyle możliwości, że... Gratuluję. Dziękuję. Jak to mówią młodzi ludzie, masakracja. I mamy 4 do 3. Okej, to ja zadaję Oppo Finger Kicklessa tam z tyłu na tym jakby małym kosmicie, nie wiem jak to nazwać. Okej, przyszła pora na najmniejszego flyboxa na sekcji transferowej i Wiktor zadaje tam Oppo Finger Kicklessa. Dobra, dajemy tutaj ridu, bo tutaj było ustane, tylko że na końcu mu się zgięła kierownica, więc dajemy po prostu ridu. W takim wypadku dajmy sketchy ridu. Niestety tam za wiele miejsca też nie ma na odjazd i wykonywanie trików na tamtej części skateparku jest dosyć niekomfortowe. Dostał szansę, wykonał prawidłowo. O to w tym wszystkim chodzi. Bardzo blisko, druga próba dla Slakeya teraz. No i zapowiadało się super, ale niestety się zepsuło. Biorę rebaya na ten trik. Uwaga, uwaga, tutaj dostaję informację, że Kuba bierze rebaya, więc to będzie jego trzecia szansa. Yo, zrobił! Mamy to, rebate wykorzystany w super sposób. Dalej wynik 4-3. Tutaj chłopaki się teraz naradzają, żeby nie było chamskiej gry na koniec. Także tutaj między nimi jest w pewnym sensie taka lojalność, że nie chcą na siebie chamsko grać. Zobaczymy jak to będzie. Zadaję Hill Rewind 3 whipy na kosmicie. Slakej zadaje Hill Rewind do 3 whipów na kosmicie.
niestety na jedną trik nie zaliczony. Okej, to ja zadaję whip front scoota tutaj. Tak samo jak Buttercupa na lądowaniu od step upa, Wiktor zadaje whipa do front scoota. Ta sama sytuacja co poprzednio, pięty leciutko dotarły ziemi, więc zarządzamy ridu. No i niestety nie wyszło. Niestety nie wyszło. Wiktor wylądował na swoje tylne koło, więc ciężko było to uratować, że tak powiem, proszę Państwa, że tak powiem. Ja zadaję ostatni raz whip rewind hill kickless whip na rezi. Teraz jest okazja, żeby Slakej już skończył swojego zawodnika, bo jest 4-3 i zobaczymy. Zobaczymy, naprawdę, jestem ciekaw. Czy to już jest koniec, czy może jeszcze Wiktor się odegra i zrobi tak zwany comeback. Niestety spadła noga przy lądowaniu. To ja zadaję tego whip front scoota. Pięknie, pięknie. Triszek zaliczony. Ja nie powtarzam tego triku. Okej. No i właśnie tym akcentem mamy 4-4. Naprawdę zacięty pojedynek. Myślę, że ten ostatni set teraz decyduje o tym, jaki będzie wynik końcowy i kto przechodzi do ćwierćfinału. Ostatni raz już tak zrobię tego whip rewind kickless whipa na rezi. Dajemy sketchy ridu. No i sketchy ridu. No ja jestem pod wrażeniem w ogóle, że on odjechał to. Dawno nie widziałem takiego slajdzika pięknego. Niestety coś poszło nie tak, coś poszło nie tak. Pewnie to przez to, że nie zakręcił przed zjazdem. Okay, to ja zadam whip front scoota do whipa na najeździe od flyboxa. Nie. Chyba nie zrobił. O. Slakej się tam cieszy. Po uciesznym geście Slakej ja mogę stwierdzić, że trik nie wyszedł. Jest szansa dalej zakończyć ten pojedynek od strony Kuby. Ja zadaję jeszcze raz Hill Rewind 3 na kosmicie. Hill Rewind 3 whipy siedzi. Dobrze. Ojej, jest, będzie blisko, będzie blisko. Ma jeszcze dwie próby, ponieważ wykorzystał już w ciągu gry swojego rebate'a. Strasznie do przodu się pochylił, prawda? Do się przechyla. Tak, tak, zdecydowanie troszeczkę do przodu. Halo, chłopaki, jakieś wsparcie dla Wiktora. Ostatnia próba. Teraz będzie wszystko jasne. Niestety. No i wygrywa Slakej. Wygrywa Slakej z wynikiem 5-4. Dla obu zawodników był to naprawdę wyczerpujący pojedynek. Grali sporą ilość czasu, więc nie dziwię się, że już są zmęczeni, ale niestety zawsze wygrywa lepszy. No ale do ćwierćfinału trafia Kuba Jaremko. Żegnamy się z Państwem, widzimy się w kolejnej grze. Do zobaczenia. Cześć! Okej, zakończyliśmy tą zaciętą grę. Wynikiem 5-4 wygrywa Kuba i on przechodzi do półfinału. Gratulacje. A niestety z Wiktorem zagramy. Wiktor, to jest dla Ciebie takie pamiątki. I co? Pamiętajcie, żeby wstawić łapkę w górę, suba, komentarz, dzwoneczek, żeby się bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. A my widzimy się w drugim ćwierćfinale Scottie w Championship Park Junior. Elo!